krótkie czterotygodniowe przygotowania za Wami. Bardziej burzowe niż burzliwe. Czy cokolwiek w rekordzie zaskoczyło Cię w trakcie tego miesiąca? Cała otoczka klubu przede wszystkim to jest duże zaskoczenie, bo w takim klubie nie było mi dane do tej pory pracować i to jest jakby ten najważniejszy chyba aspekt. A kolejnym aspektem jest to, w jaki sposób reagował zespół na zasady, które chciałem wdrożyć i uważam, że tempo wdrożenia tych zasad było zatrważająco szybkie. A jaki wyłania się obraz rekordzistów po trzech sparingach, jednym meczu pucharowym, bo przestrzeń i rozpiętość wydaje się być bardzo szeroka od drugiej połowy meczu z Piastem po pierwszą połowę meczu z ukraińską Worską. Na pewno, jeśli chodzi o sparing partnerów, to mieliśmy co robić na boisku i tutaj jakby wynik nie był dla mnie mega istotny. Najważniejsze to było, w jakim tempie zespół przyswoi rzeczy, które razem chcieliśmy wprowadzić i którymi chcieliśmy razem zaskakiwać przeciwnika podczas meczy ligowych czy to pucharowych. I to była najważniejsza rzecz, która przyświecała mi przez pryzmat okresu przygotowawczego i okresu tych sparingów, w których no przede wszystkim mogliśmy sprawdzić to, czy to działa, czy trzeba szukać innych rozwiązań. Zespół latem zasilili Maciej Mańka, Mariusz Idzik i Daniel Kamiński. Wrócił po dwóch latach Daniel Iwanek. A z młodzieży pojawili się Jakub Kępny i Igor Macura. Jaka jest Twoja ocena tych personalnych ruchów? Są to na pewno wzmocnienia tego zespołu i pozycji, na których ściągnęliśmy tych zawodników. Uważam, że są to zawodnicy, którzy bardzo mocno pukają do pierwszego składu, a niektórzy już w tym składzie chyba swoje miejsce wywalczyli. A oceniając in gremio jako całość, kadra rekordzistów wydaje się być całkiem mocna. Dla mnie kluczowe było to, żeby mieć dwóch zawodników na każdą pozycję, o których będę miał ból głowy, z którego pomocy skorzystać w trakcie meczu. I tak właśnie wygląda to na 11 pozycjach, które są na boisku, także uważam, że kadra jest mocna. Sztab szkoleniowy poszerzony został o trenera analityka. Lekko prowokacyjnie zapytam, potrzeba czy moda? Już w czwartej lidze pracowałem z trenerem analitykiem i można wiele rzeczy wyciągnąć i pokazać zawodnikom. Jako trener mogę wiele rzeczy zawodnikom przekazywać, opowiadać, przekonywać, że jest tak, a nie inaczej z przeciwnikiem. Jeśli zawodnicy to zobaczą, jeśli zawodnicy to przetrenują, dotkną tego później na boisku, to uważam, że są w stanie bardziej uwierzyć w to, co prezentuje przeciwnik. Układając pod przeciwnika nasz plan, oczywiście w ramach naszych zasad, nasz plan pod każdego przeciwnika, wtedy jesteśmy w stanie w tym meczu powalczyć. Także może na tą chwilę jeszcze niedoceniona, ale w mojej ocenie bardzo ważna rola trenera analityka w sztabie szkoleniowym. A czy zamierzasz choćby najbliższej jesieni przyglądać się również czwarteligowym rezerwom? Tak, na pewno, bo jest to zespół, który uważam, każdy z tych zawodników będzie prędzej czy później chciał wystąpić, albo już pewnie chcą wystąpić w kadrze pierwszego zespołu, czyli w trzeciej lidze. I ja uważam, że to są zawodnicy z ogromnym potencjałem. Jeszcze do końca ich nie poznałem, bo skupiałem się przede wszystkim na zespole swoim, ale na pewno będę obserwował i płynnie z pomocą trenera asystenta, a trenera pierwszego zespołu czwartoligowego, trenera, mówię, Dariusza Rudzkiego, będę chciał płynnie wprowadzać tych zawodników w kadrę trzeciej ligi. A czego zdążyłeś się już dowiedzieć o trzecioligowej stawce, rywalach z grupy trzeciej? Szczerze powiedziawszy, poznaję te zespoły po kolei, czyli według rozpiski tej ligowej, którą mamy. Najbardziej na tą chwilę jestem zainteresowany rezerwami Śląska Wrocław i uważam, że już ich na tyle poznałem, że wiem, w jaki sposób będziemy chcieli w niedzielę z nimi zagrać. I to jakby najbardziej rozpoznawalny dla mnie na tą chwilę trzecioligowy zespół. No to skoro już poruszyłeś ten wątek, niedziela, godzina 17, jest dreszczyk emocji przed ligową premierą, przed meczem właśnie z rezerwami wrocławskiego Śląska? Jesteśmy ambitnymi ludźmi i wiadomo, o co gramy w niedzielę. Chcemy ten mecz wygrać, a przed każdym meczem ludzie ambitni powinni mieć delikatny dreszczyk emocji. Ja taki dreszczyk już miałem przed meczem pucharowym, czyli pierwszym meczem o stawkę. I ten dreszczyk już powoli zaczyna mi doskwierać, jeśli chodzi o niedzielę, ale to są takie pozytywne emocje. Na pewno ten dreszczyk będzie towarzyszył, ale on ma wręcz mobilizować niż przeszkadzać. Zatem dziękując za rozmowę, zapraszamy razem z trenerem Dariuszem Klaczą na niedzielne popołudnie przy Startowej 13. Zapraszam.